Halo, halo, dzień dobry, cześć ludziska, no ja z tej strony witam i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Ar Adonaim nagrywany od razu po poprzednim. Mamy fajną i dosyć istotną bitwę, pozwólcie, że zrobię save'a, no i możemy zaczynać starcie. Nagrywam ten odcinek od razu po poprzednim, gdyż mój głód gry jest na najwyższym poziomie. Czuję się jak wilk, który poczuł zapach krwi w lesie i tropi swoją ofiarę. Tropi i nie zaprzestanie, póki jej nie wytropi. No, a tu mamy piękny Rivendell, które no już obecnie nie jest takie piękne, bo należy do goblinców z Mori. Ale cóż, najwidoczniej tak chciały wszelakie bóstwa Innos, Adanos i Beliar. No dobra, bo nasza frakcja ich wyznaje, my tam nie wyznajemy żadnego Melkora, ani innych pierdół, my wyznajemy Adanosa, to jest prawdziwa jedyna wina. No dobra, ludziska, żartuję oczywiście. Albo może nie żartuję, może... A to jakbym nie żartował, to co wtedy? No i co wtedy, ludziska? No co? Dobra, wy się tu ustawcie. Okej, włócznie, powiedzmy bardziej na tą stronę. Mamy jeszcze takie oddziały, trochę jest miszmasz, trochę się tutaj gubię co do rozstawienia jednostek, ale sądzę, że klasyczna taka linia na luzie da radę. Mamy elitę w tej armii, co mnie bardzo mocno cieszy. Naprawdę mnie to cieszy. Mamy kolonnicę na tą flankę, wyślę. Oddział 128 armsmenów. No te miecze mają naprawdę jebitnie wielkie. Jebitnie wielkie i jebitnie ciężkie. Dobra, więc tak. Ja będę chciał na tego generała wysłać może właśnie ty. Co wy na to, żeby oddelegować armsmenów na tego wodza? I do tego jeszcze konnicę. Co to idzie? To jest zwykła piechota, włócznia to. No idealnie, miecznicy sobie z nim poradzą. No to będzie to oddział, wiecie, zabójców królów. Wiedźmin 2, zabójcy królów. Tak, armsmeni, łowcy wrogów. Dobra, przyspieszamy. Niestety miasta nie blokuje, chyba. Więc w sumie nie wiem, czy nie zrobiłem błędu, że jedną armią, chociaż no, gdybym blokował miasta, to z kolei wsparcie by nie mogło dojść, no i bym nie pokonał garnizonu. Ale z kolei, jeśli teraz uciekną z głównej armii, no to zawsze będą mieli okazję do tego miasta się wycofać. Dobra, poczekam aż podejdą, żeby nie byli blisko krawędzi. Mimo wszystko chciałbym ich wybić maksymalnie i wy do mnie już idziecie. Dobra, tutaj jakaś powiedzmy mega prowizoryczna linia istnieje. Taka naprawdę prowizoryczna, ale niech będzie. Wy sobie tutaj stójcie. No i ten wódz idzie na naszą jazdę. Oj nie, kolego, oj nie. Ja ci nie dam naszej konicy zaatakować. Dobra, możemy powolutku... Nie ty. Chodziło mi o konnicę. Powolutku możemy sobie iść trucikiem na rozruch, żeby się rozgrzać do walki. Zobaczcie, jeszcze ta muzyczka. No ta muzyka pasuje do Numenoru. Jak klucz do zamku. Haha, do oczywiście odpowiedniego zamku. Bo do nieodpowiedniego pasować nie będzie. Nie inaczej. No, nagram odcineczek, potem... Wsiadam na rower i lecę do Kauflandu, bo mam ochotę się mega napić Mountain Dew. Lubię ten napój, a powiem wam, że bardzo ciężko go dorwać ostatnio. No byłem w dwóch biedrach, w trzech stokrotkach i ni cholery, a wiem, że jest w Kauflandzie, tylko nie mam blisko Kauflanda siebie. No więc będę musiał dokonać delikatnej wycieczki. Ale spokojnie, dam radę, drodzy państwo, dam radę. Dobra, wodzu, gdzie ty jesteś? Ty się może cofnij. Żeby jego balisty nas za bardzo nie obijały. No i szarża się rozpoczyna. Włócznie kontra elitarne miecze. Nie mają szans. Sorry, ale to jest tak jak, nie wiem, nasz generał walczyłby z Talon tymi, Talon Knightsami. No i oni są excellent, ale złamać się ich w teorii powinno dać. Dobra, generale, jedziesz już tutaj, ustaw się gdzieś w tym miejscu, kolego, no i dobijesz tych dziadów. Pięknie, fajna waleczka. Dobra, tutaj też jest całkiem ok, możemy się rozciągnąć. Masz konnicę, no tu mam trochę tych pal, ale niedużo. No to co, użyjmy sobie tego, żeby... O, ale częście nadzieje. I akurat wbił się na halabardników, no gratuluję jemu. Naprawdę gratuluję wrogowi. Plus zginął mój jego kapitan, czyli to była akurat chyba ta konnica. Dobra, tutaj szarżujemy, generał wrogowy już jest shaken. Myślę, że ta szarża sprawi, że już będzie wavering oficjalnie. No, wavering, to już będzie... Jak jest ta opcja, będzie broken, no właśnie, czyli złamana. A, morale mu wróciło, jak tylko zaczął walczyć z konnicą. To proszę, morale mu wróciło. No bo chyba tak właśnie włócznie działają. Że gdy są w walce w zwarciu z jazdą, to z automatu mają wyższe morale. No ale widzicie, że nasi ich kroją trzech padło i zabili już połowę ponad. Naprawdę wygląda to elegancko. Dobra, ty masz okrążyć z tej strony. A w tym miejscu powiedzmy, że jest ok. Możemy niespodziewanie wyjść wrogowi naprzeciw. Żeby on się tak tutaj, kurde, nie czuł zapewnie przypadkiem. Dobra, jak to wygląda z tym wodzem? Jeszcze się trzyma? O, wycofał się. No to nie, my go gonimy, koniecznie. Pokażmy tego wodza. Wódz ma mieczyk. Wódz jest bezbronny. I właśnie na wodza jedzie nasza konnica. No, z lasu wyjeżdża.
O, gdzie ty biegniesz, chłopie? No, sorry, ale nie uciekniesz. Może go tą szarżą zabijemy, już jest zakrwawiony. Jakieś tam, gdzie wy panowie idziecie? Jakieś tam rany swoje odniósł. No, bylibyśmy go tylko dorwali. Jak na razie to wcale bardzo ambitnie wygląda. Daleko jest linia mapy, oby była daleko. No, ale jak ich konicą przechwycimy, to już będą powiązani walką. No i oczywiście szarża wyszła do dupy, także gorzej się no po prostu nie dało. Dobra, on chce uciec, ludziska. On chce uciec. Okej, okay, przejdźmy sobie dalej konicą. Nie damy mu uciec. Ty, chłopie, chciałbym, żebyś... A, ty jesteś już tutaj. Żebyś tam polas, przyjaciel złoty. Też sobie zrób swój róg. Ty atakujesz tych panów, ty atakujesz tutaj. Terytorialsów. No i chyba nasz generał brywa. Wcale nie wykluczone, że od jego katapult. Dobra, no i żyje. No panowie, już weźcie go dorwicie. Już moja jazda, niech się zajmie jakimś innym. Powiedzmy, że są balisty do obijania. O, to jest w ogóle dużo łuczników, ty. No to konica ma tutaj sporo rzeczy do roboty. Dobra, macie go dorwać. On już nie może uciec. Jest już otoczony. No, najpewniej zaraz... O kurde, właśnie zginie. I generał wroga nie żyje, a tych panów już wyślę z chęcią do walki w zwarciu, bo tam mamy oddziały, które możemy bić. Oj, wodzu, trochę ryzykuję, że to on wyszedł. Trochę bardzo ryzykuję, no to konica szybko. Wsparcie dla Noenusa. No wy też biegniecie dalej. Ataku. Ataku za Narnię. Za Numenor potężny. Pobiją nam wodza. Biją wodza. Niedobrze, że go biją, bardzo niedobrze. Okej, okay, wywalczycie. No ale jak już do zwarcia dojdzie, no to już nie ma, słuchajcie, opcji najmniejszej, żeby jakkolwiek ten generał przegrał. W zwarciu jest niesamowity. Dobra. Okej, okay, cofnij się nieco. Tam już walka trwa, wybiegnijcie pomóc z tymi tutaj klansmenami. No i cudownie na to wygląda, że osada będzie nasza, ale dużo ich tu ucieka i to mnie martwi. I to naprawdę ucieka za dużo. Fucking za dużo. No jednak jeden oddział jazdy to jest absolutne minimum. Dwójeczka, tak powiedziałbym, że optymalnie, dobra. Jedziesz tędy, no najpierw masz dorwać tamtych, a potem będziesz myślał nad walką z jego łucznikami. Dobra, teraz tak, wybiegniecie tutaj też, do przodu. No możecie w sumie tych chapnąć, ty też ich tam już chapnij. Wygonicie z tego miejsca. Tutaj walka, pościg ma dalej trwać, no i jazda niech goni ich tutaj. Dobra. Generowie walczą, nasi strzelcy już niech wstrzymają pociski i biegną walczyć w zwarciu. Dobra, to możesz już się cofnąć na te katapulty, na tą obsługę. Patrzcie, porzucili swoje machiny i uciekają, tchórze. Może taki rozkaz dostali, ale w sumie od kogo? Jak ich kapitan padł, no to chyba możliwe, że rozkaz poszedł od ich samych, czyli w skrócie dezercja. Dezercja, a dezercja jest karana najwyższą karą. Dobra, goń tamtych najpierw. Potem się, chociaż w sumie szybko dobijamy, to możemy tych dorwać do końca. No, jak tam wodzowie wam idzie, gonisz tutaj. Powiedzmy, że tych ja bym chciał jakoś... Nie, sześciu to się nie przegrupuje. No też idziecie w dół. Chryste panie, polska język, trudna język. Dobra, olej tamtych, lecisz tutaj. No okej, okay, zasuwaj chłopie, szybko. Możemy to przyspieszyć nieco. Chciałbym całą tą armię zniszczyć. No i nasz łucznik obrywa. Ała, zobaczcie. A, Itilieni. No to teraz Itilieni walczą z elitą. Nie, ty idziesz tutaj, a wy idziecie tam. Jezu, co ja mam z tym... Z tą wymową dzisiaj. Coś jakiś taki jestem nie dzisiejszy. No i zwycięstwo. Złamaliśmy wroga. Dobra, gdzie uciekają liczne oddziały? No tu ucieka tylu, no i chyba dorwiemy. No to lecimy koniecznie w to miejsce. Blackroot Archers, to jest obecnie nasz cel. Wydobiecie tamtych, no ucieknij ich. Mimo wszystko myślę, że się przegrupują. Ale... I tak grunt, że straty ponieśliśmy niewielkie, jak na dosyć sporą armię wroga. I to armię Gondory, ja wam coraz przypominam, my walczymy z Gondorem. Z prawdziwą elitą, prawda? To jest jedna z silniejszych armii ludzi. O ile nie najsilniejsza. Poza nami, chociaż nie, Gondor ma chyba lepsze jednostki. Łącznie, ma dużo na pewno jednostek. No... Nie, wydaje mi się, że Gondor może być lepszy od nas. Niestety. Dobra, dorwij tamtych. Mistrzu, ty, lecisz tam. Gonisz. To są Itilieni. Bardzo drodzy jeńcy. Ale ja jeńców w tej bitwie nie biorę. Gdyby się wycofali poza to miasto, chętnie bym ich sprzedał. Ale jak uciekną do miasta, no to sorry, nie ma takiej możliwości. Nie, Itilieni. Goń, Noyan, goń. Złapiesz, wierzę w ciebie. Nie złapiesz, co? Goddammit. No, zawinęli się. Dobra. Szkoda. Okej, okay, tutaj ucieka 15. Też ich jeszcze dorwimy. No szkoda, że ci Itilieni nie uciekli. Bo ich moglibyśmy za naprawdę sporą sumę przehandlować. No i to byłby fajny biznes, no ale nic.
uciekli to uciekli. Ważne, że reszta nie uciekła. Ty w ogóle czemu, chłopie, sobie truchcikiem tutaj powolutku jedziesz? Cwałem, najszybciej, jak tylko się da. Na 13. O, tu są pale! Nie! 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 Nojan pamięta! Nojan pamięta! Dobry stratek wie, jakie zastosował pułapki, żeby sam w nie nie wpadł, widzicie? O, tak jest, tak jest! I oczywiście dobry stratek musi sobie łknąć wody, żeby mu w gardle nie zaschło. Mogi będzie mógł wydawać rozkazów swoim żołnierzom z bolącym gardłem. No i 100 ich się przegrupowało, to jest mniej niż 10%. Ale dalej pozostaje legendą, ile procent w mediwalu musi przetrwać armii, żeby ta się przegrupowała. Jedni mówią, że 5%, inni, że 10%, inni, że powiedzmy 5% i jeszcze musi generał zginąć, czy tam kapitan, zależnie od tego, kto jest. Nie wiem. No tu wiem, że zginęło nieco więcej, że zostało mniej niż 10%. No tak się nie przegrupują, to wiadomo, że na pewno 5% odpada. O Boże, 4,5 koła chętnie. No i na pewno to nie jest 5%, czyli chyba 10% musi przetrwać, a wtedy się przegrupują. Dobra. Okej. Okay. Poczekajcie, żeby nie było. Ty kolego sobie bloknij osadę. Czy też w ogóle ją... Aha. W całości ją zająłem. Dobra. Jaka bogata! 2,5 koła! God damn it! Mordor Vergut. To czemu mnie zaatakował jak Vergut? To Wise Saurońska jedna. O Jezu, mój święty. Wy to widzicie? To jest mocna, bardzo mocna jednostka. No i tak, najpierw myślę, że chcemy chyba to. Ludziska, najpierw idziemy w te kampy, potem idziemy w resztę. Dobra, teraz stąd sobie wychodzimy. Powiedzmy, że bez tego wodza, żeby mi go przypadkiem nie złapali. Mniej więcej na tej zasadzie, żeby ich dobić. Jeszcze padnie Tarnost i naszym celem będzie... Naszym celem będzie zaatakowanie Dolamrot. Umocnimy garnizon i Dolamrot. Bo jak Dolamrot nas zaatakuje, gdy my nie będziemy się tego spodziewali, to może być to problematyczne. A tak, jak my napadniemy Dolamrot, będzie super. Tylko ja potrzebuję jakiejś balisty. No balista by się bardzo przydała, żeby móc te mury skwasić. Muszę zaraz artylerię tam, gdzie się da, dowrebować i wysłać część na wschód, a część na zachód. Dobra, wszyscy strzelcy tutaj. No tak, on ma tą swoją miastę. No to... Żeby to dobrze zrobić. O, widzę, że mi wyprawał jeden oddział tych fajnych. Niestety. Mam kuszników, którzy też mają pale. To chwila. Na razie wszystkich... Oj. Boże, myślałem, że się gra zlagowała to myszką na drugi monitor. Niechcący wyszedłem, więc tak. Wy się ustawcie tutaj. Pale ustawcie. Następnie ty, kolego, też się ustaw tutaj i też ustaw pale. Tylko chłopie, mi się tu bardziej... Przyjacielu, proszę rozciągnąć w takiej w miarę jednej linii. Ciut bliżej. Dobra, elegancko o to chodziło. Następnie wy nie możecie, no to wy tutaj na tyłach, ty chłopie też gdzieś tutaj. Jedną flankę bronią halabardnicy, drugą flankę bronią nasi włócznicy. Dobra, wy tu jako taka pseudo rezerwa. Wy natomiast jako tutaj taka rezerwa. No i jeszcze jazda do tyłu. Zamierzam zrobić, żeby jego konica się nadziała na nasze pale. Inaczej mogą nas bardzo bijać, to jest najmocniejsza jazda w grze. Jazda do Lamrot to... W ogóle, wiecie co mnie dziwi trochę w tej kampanii? Oj, serio? Dziwi mnie to, że Rohan nie ma najmocniejszej konnicy. To mnie naprawdę bardzo dziwi. No bo Rohan teoretycznie, wiecie, frakcja koniarzy. Ale tu proszę. Nie są najmocniejsi. No i szkoda, że się nie sprowokowali. Mają balisty, to dlatego. Dobra, idziemy te balisty chyba chapnąć. Gdyby nie one, to może byłoby to inaczej. Może jeszcze złapię. Zdążę czy nie zdążę? Zobaczcie. O! Zdążę. I teraz być może będzie prowokacja armii. Oby. Ruszą czy nie ruszą? Dobra, coś tam się rusza. Nie wiem, czy się znowu nie cofnę tymi panami tutaj na przykład. Wypadałoby się bez... Na razie się jeszcze na chwilę nimi cofnę. Do tyłu. Dobra, balisty przechwycone. Walka w zwarciu trwa. No to dobijmy je do końca. Tam stratę ponosimy przez ostrzał. Ale spokojnie i dobra, sprowokowaliśmy. Uciekamy. Run, run! Run! I dajmy taki zbejtowany kąsek, powiedzmy, tych łuczników tutaj, żeby ta jazda pomyślała. O, łucznicy! No to się w nich wbije. Łatwy cel. Czemu nie? Dobra, jadą. Jadą od lewej flanki. Niedobrze. Chociaż może tutaj się też nadzieję na nich. No proszę, tu skręć. Tu! Tu! Proszę cię, błagam, przyjacielu. No nie. Na tych się wbił. Zobaczcie. 5, ale dużo ich zginęło tutaj. Ty, to nawet fajnie, powiem wam, wyszło. A to nie jest generał, więc jak zabijemy ich jeszcze kilku, to na pewno się nie przegrupują. No przyjęli ładnie ten impet. Ilość tam ich zginęło, ale kilku wzięli ze sobą do grobu. Dobra, teraz się tu wbijacie. Trzymaj linię halabardniku. Niech się na nas nadzieją. No ale mężni rycerze, trzech zobaczcie i kurczę odważnie jedą dalej. Tutaj no powinni już się nadziać.
Ale dobra, powiedzmy, że polegli, tylko nie walcie po swoich, panowie. Wszyscy macie walić w tych na razie, a potem w tamtych, Fountain Guard. Dokładnie, no ci już, powiedzmy, że ich nie ma, tak naprawdę został tylko jeden konny, jeden nie jest w stanie nam w ogóle zagrozić. Elegancko. Dobra, teraz cel to będą łucznicy. Też łuczników mogę na luzie, wiecie, dojechać. Poprzez szarżę klasyczną. No to chwila, wy presję tam wywieracie cały czas. Kusznicy, dobra, walcie w tych Fountain Guard, oni są groźniejsi. Wy do przodu, atakujemy, wychodzimy i naprzeciw, do przodu za Numenor, synowie Numenoru, walczcie i przelewajcie krew. Tego pragnę właśnie, dobra, elita też nie się doprzyda na tych Fountain Guardów. No dobra, pięknie. To teraz wszyscy tutaj, jeszcze ich obijajcie tyle, ile się da. Bo oni mają porąbanie dużo... Nie są tacy mocni. 23 armora, no 7... Nie, 17 armora, no to jest dużo. No nie mają tarcz, więc łatwo byłoby ich na dystans wziąć. Ale powiedz... Dobra, to ty cofasz się na razie. Ty szarżujesz włóczników. No właśnie, mam to przebicie pancerza. To na dystans powinienem ich na luzie skroić. To na razie nie walczymy. Cały czas trzeba ich obijać grotami. Strzał. O, w ogóle ta base tutaj wali w nas. To najpierw w nich. Wy cały czas macie w to strzelać, cały czas to jest was... Ała! No nie! 5 tych gości to jest dużo! Kurwica jasna, no patrzcie. Cholerna walista, nie wierzę, dobra. Dobić, cały oddział. O 4, to już chyba za mało. No i kapitan mu poległ, wy uciekacie. Są wolni bardzo. Nie wiem, czy oni przodkiem jakiejś formacji nie idą. No idą w formacji, więc są mega wolni. Poległ ich kapitan. Ale ta osada jest bogata, no i teraz będę miał kasę na rozwój. Bardzo mnie to cieszy, lubię właśnie ten rozwój w tej grze, że jak tą osadę zdobędziecie, to czuć ten zastrzyk gotowy. Bo chyba pierwsza tura po zajęciu nowej osady jest jeszcze dodatkowo finansowana, tak mi się wydaje. Bo z reguły ma się wtedy dużo kasy na wydatki wszelakie. Dobra, wy ich tutaj atakujecie, panowie. Dobijacie. A w tym miejscu tych już możecie w sumie zostawić i cofnąć się na dół na tą piechotę. No ci już prawie, zobaczcie, nie żyją. Już prawie jest po nich. Bo jazda leci tutaj, skręca. No 7. Dalej nie ma co marnować sobie ludzi. Lepiej, dużo lepiej będzie, jak strzelcy ich wytną. Chociaż zaraz wyjdą poza zasięg. No morale mają pewnie duże. Są niezłomni? Tak, są niezłomni, czyli walczą do końca. No dobra, to powolutku wy już tutaj podchodźcie. Zaraz was wyślę na specjalną misję. I co, macie zasięg? No jeszcze macie ten zasięg. Nie wszyscy, ale część ma. Dobra, wygonicie tamtych. No to powiedzmy, że to przyspieszę. Elita już niech tutaj do nich biegnie. Więc wy, no i wy ich też zaatakujcie po swojemu. A wy wszyscy, stop, nie strzelacie. Nasza jazda jedzie. Tutaj dalej ucieka, zobaczcie, 15, to niech tam pójdą. No, tylko uważaj na pale, konnico. Uważaj na pale, to jest ważne. No, gdzie jest ten oddział? Poczekajcie, gdzieś mi się zniknął tutaj. Czy żebyśmy go przechwycili? Tak, przechwyciliśmy ich. No okej, okay, no to elegancja. Tu ucieka nam jeden, wychodzimy. No i zobaczcie, dwóch jedynie przeżyło. Pięknie, wspaniale. Znowu fajna bitwa, ale nie spojrzałem, ile u nas spadło. Muszę po nagraniu zobaczyć, bo całkiem mnie to ciekawi, jak to wyszło. A tego nie wiem. No to teraz co? Balista i twierdza na wschodzie. Okej, 1000 za 100 żołnierzy? Powiem wam, że chętnie. No z dobra, czemu nie? Z przyjemnością. I moglibyśmy nawet ich już tutaj od razu zacząć oblegać, bez czekania. Bo to jest ten chłopaczyna. Tylko tak, najpierw... No. O właśnie, dzień dobry kolego. Ja to sobie poczekam, bo on to będzie chciał teraz odbić. Uformuję jakieś wojska. Pokaż mi dyplomato, co tutaj jest, czy coś tu jeszcze idzie. I w ogóle co jest w garnizonie? O Boże święty, o Chryste Panie. Skąd on ma tutaj taki werbunek? Ja pieprzę. Nie wiem skąd on to werbuje. Ale no chłopiec porąbany. Autentycznie chłopiec porąbany. Czyli wiem, że Tarnos jest dobrze broniony. I najlepiej byłoby wziąć go głodem, na co raczej się nie nastawiam, bo tutaj no, głodem ciężko coś wziąć. Dobra, ty wbierz do osady. Wy tutaj idziecie jako posiłki cały czas. W tym miejscu trwa wyrobunek. Można by tych łuczników jeszcze dowrobować, poproszę. Tutaj można kupca. I kupca poproszę. Do tego punkt handlowy, no w tej prowincji wręcz byłby wskazany.
tu przetrenowanie cały czas trwa. To teraz możemy zrobić coś takiego. No i powiedzmy, że rozwijmy sobie faktycznie tą wymianę handlową. Dobra, dyplomata. Adam miał misję, żeby dojść do Anduin, ale nie dojdę, bo no tutaj niestety gra tego nie odczytuje, że tu jest blokada, że nie da przejść. Jedynie jest bliska odległość, ale no tak to wygląda. No, powinienem mieć dużo pieniążków, które kolejne. A właśnie, co tutaj jeszcze jest, co mogę zniszczyć? Bo na pewno coś takiego w tej... O, stajnie, z których ja korzystać nie mogę, bo ja mam jazdę jedynie w specjalnych budynkach i jest to jazda mega mocna, mega ciężka. Ciężka jest dla Numenoru. Nawet można ich porównać do tej jazdy, z którą walczyliśmy. Tych rycerzy Białego Łabędzia. No ale co zrobi ten generał? Pytanie. Czy uderzą na Etherring? Nie lubię takich miast, przy których jest most, bo to znaczy, że łatwiej jest oblegać od tej strony wschodniej, od zachodniej nie. Dlatego, że ci, którzy wyjdą naprzeciw, no będą musieli atakować obrońców, jacy wygodnie sobie na moście staną. Dobra, no i tutaj tak, mamy Riders Guild w Numenorze. Riders Guild, czy to jest ta gildia, o której myślę? Ta fajna, czy nie? Czy to jest ta do dupy gildia? To jest oczywiście gildia do dupy. Mnie interesuje ta gildia, czyli Fighters Guild, a nie Riders. Więc, sorry, nie chcę. Lorien jest atakowane. Chociaż warto byłoby mieć jedną taką gildię, ale nie w miejscu na wybrzeżu, gdzie mogę wyrobować elitę naszych szermierzy. No dobra, to mi już skipni. Trochę jednostek się zrobiło, mamy też kupca. No, nie wiem, gdzie go wysłać. Mam tu niedaleko jakieś tam kopalnie, do których na spokojnie mogę go wysłać. No to tak, pokaż mi Lond Galen i nasz kupiec. To niezły ten, no. Boże, jak on miał. Cesarz Nilgardu, tak? Dobrze kojarzę? Biały Płomień. Chyba to jest on. No bo mi się wydaje. Mamy kopalnię. Mało zrobię. Raptem 75. Tutaj Isengard, czy już te kopalnie swoje rozbudował? Tak, są kopalnie. Ty, co taka bieda to jest? The fuck? Znaczy, kupcy są zdrefieni, bo z reguły kupcy w Divine and Conquer mega dużo zarabiali. No wiem, że w Mordorze można sporo zarobić. Może on jest jakimś idiotą i tyle. Dobra, on jest idiotą, ludziska. Bo dlatego... No to chwila. Wróć tutaj. Z powrotem po Tarnos. No dalej jest ta elita. Właśnie, czy ja mogę gdzieś wyrobować balisty? Pytanie za 100 punktów. Tutaj możemy fajne oddział wyrobować. To już sobie ich dam do kolejki od razu. W Numenorze możemy przetrenować tych panów i powiedzmy te pierdoły też dowyrobować. Następnie Lond Galen. Łuczników na razie chyba nie, chociaż... A dobra, daj mi też ich. Nie są tacy tanie, ale niech będą. O, i najważniejsze. Jazda i piechota. Dobra, jazda i piechota to jest must have. Ale jeszcze nigdzie nie ma balist. To znaczy tutaj są balisty. Tutaj, ale muszę poczekać bardzo dużo na nie. I to mega dużo. No to czekajcie, gdzie są jakieś fajne surowce? No chyba te kopalnie są najlepsze. Co to jest? Jakiś młyn. Dycha. Ja pieprzę. Malutko. 30. 16. No możemy go niby wysłać gdzieś na północ. Do Krasnali. No najszybciej chyba, że tędy go prześlę i tu poszukamy czegoś, ale co tu może być? Kurde, to są kopalnie. 22? Porąbał ich chyba, ale to są chyba jakieś nieaktualne dane. No właśnie nie wierzę, że tak mało. No aż po prostu nie wierzę. 16? Nie no, błagam. Dobra, no to w takim razie mamy kopalnię u siebie i tyle. No handlujmy wewnątrz swojego państwa. Gdzie ona była? Nasza kopalnia złota była... Poczekajcie, nie ta, to była ta tutaj. No nawet powiedzmy, że bogata, tam do przyjęcia. Dobra, idziemy teraz do Angmara na północ. Imladris odkryte i mamy, zobaczcie, władcę Angmaru, Lorda Agandura, on jest fajny. On ma gwardię tych czarnych Numenorejczyków, których można wyrobować w Mordorze. O! Fajny jest gościu, pamiętam jak nim graliśmy. Lubię takie mroczne postacie, bardzo lubię. I to, uwaga, są jakieś niedobitki. No to ich się bać nie musimy. Powiedzmy, że póki co dojedźmy sobie tych dziadów, którzy mają coś takiego. No to co, wyjdźmy wszystkimi. I od razu myślę, że będziemy mogli po tym ruszyć na twierdzę na wschodzie. Nie wiem, czy będę chciał ją szturmować. Może zrobię dużo drabin i tyle. Tam nie ma jako taka dużo jednostek do walki w zwarciu, poza tymi Talon Knightsami, których nie mam pojęcia, jak pokonam. Ewentualnie... Wiecie co? Dobrym pomysłem byłoby wysłanie naszych szermierzy z bronią dwuręczną właśnie na jego Talon Knightsów. Bo to jest jednostka podobnego kalibru. I oni, no, mają szansę z nim walczyć. Dobra, tutaj nie było żadnej konnicy, to nie musimy pal rozstawiać. Powiedzmy, że tych dam znowu na pierwszą linię. Wy macie wzmocnić tutaj w razie czego.
Następnie was sobie dam gdzieś tutaj, was sobie dam gdzieś tutaj, konnica w lesie z Kitrana. Zaczynamy zabawę. Dobra, już strzelają? Strzelają, dobrze. Fontaine gardzi. No, najlepiej w nich się sfokusować. No i do nas idą. No to oczywiście najważniejszy cel, Fontaine gardzi. Koniecznie w nich naparzamy. Wszyscy, którzy macie przybicie pancerza, macie obrać tą jednostkę za swój cel. Dobra, wy się tutaj ustawcie na flance. No jak na razie 8 jedynie padło z tego oddziału, a dużo zrobili. No więc uważam, że warto taką elitę próbować na tym nawet poziomie gry. Chociażby, żeby mieć jeden oddział w armii, by właśnie likwidować takie oddziały w armii wroga. Dobra, wy już się tu ustawcie na flance. Oj, tu masz lasjerów, oj, Eoret, a to nie są jacyś rochańscy przypadkiem? Tak, rochańscy, macie 12 szarży. Movement speed 114, dla przykładu ile mają nasi? Nasi mają 100, no to są szybsi. I sekundary atak 3. A co oznacza sekundary atak 3? Nie mam bladego pojęcia. A ile oni mają? O ile mają? Mają 6. Czyli chodzi o... Aha! Chodzi chyba o atak w wsparciu? Nie wiem, dziwne. Dobra, a tego już tamtych, general też. Odpal sobie to. Zrobię odpal coś takiego. Rastujmy w miejscu. No i zobaczcie. Gondor Infantry tutaj walczy. Możemy już wyjść wrogą naprzeciw. Ich za... Oj, to są fontany. Kurde. No, łatwo to nie będzie. Dobra, tutaj nasza konnica... O, fucking hell. No i właśnie tracę jazdę. Dobra, panowie, uciekajcie. Spieprzamy. No nie wiem, co ta jazda tam robiła. Niestety. Nie mam szans z jego jazdą. Dobra, no trochę ich tam, powiedzmy, kupia czas. Nasza jazda jest wolniejsza. Co jest dużym dla nas minusem. I nie mam zbytnio czym jej zaraz zaatakować. No to wybiegniecie na tą jazdę naprawdę szybko, panowie. Wy sobie falangę wyłączcie. Szybko. Tu skręcamy. Ale ty się cofnij i tylko tam weź na klatę, chłopie. Cokolwiek, żeby tam naszą jazdę oszczędzić. Bo mój jej werbunek jest mocno ograniczony. Uciekaj, uciekaj. Kurwica jasna. No patrzcie się, kurde, normalnie, nie wiem. Sfokusowali się na niej. Maksymalnie jakoś. Dobra, wszyscy łucznicy macie dalej wiadomo w co walić. Ten oddział. To jest nasz cel. Tylko no, kurde, na dystans, panowie. Pajacy, jebane. Na dystans powiedziałem. Dobra, podejdźcie tak blisko. Też to może wyjść nie najgorzej. Dobra, teraz jak możecie... Nie, 11 to jest wciąż dużo. Te łuczników walw tamtych. Oj, oj, oj! Szybko biegiem! No ja pieprzę, no i nam cały oddział jazdy wybili. Cholera jasna, przez mój lekki błąd. Niestety, dobra, tych na dystans obijamy. Wspaniale, tutaj już... Oj, coś mi się ta kamera wyruszyła. No to już wygrywamy. No to dorwicie tamtych. To piechotę. I lecimy na nich na chama. Tu w zwarciu już wygrałem, no to otoczymy ich i wszystkimi jednostkami na chama. Czas tego dziada zaatakować. Wszystkimi jak leci. Dobra. Brutalnie. No, bez konnicy. Konnica niech sobie chilluje. Sześciu nie wiem, czy przetrwa. No, przydałoby się. Z kim ty jeszcze walczysz? Kurwa, to jeszcze walczysz z tym jednym. Ja pierniczę. Dobra, zabili go. Panowie. Dobra, uciekaj. Uciekaj. Matko boska, czterech. Chyba za mało, żeby się przegrupowali. Szkoda, bo to jest złote świadczenie już. Bardzo fajne, bardzo wysokie. No, ale no to miasto naprawdę napsuł mi sporo krwi komputer. A weźcie ich drwijcie, panowie. No, come on, come on. Proszę go pokonać. Generale. Ewentualnie łucznicy. No, może jakaś egzekucja, co by na to. Rozstrzelać dziada. Niech nie dojedzie. No, halo, 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 dojedzie. Dobra, chyba dojedzie i zginął. No, 200 poległo. No, tego się nie spodziewałem po wrogu. Tego się naprawdę nie spodziewałem, że będzie na tyle mocny. Niestety, szkoda. Co zrobić? Tak postąpił mój oponent. Nie doceniłem tej konnicy. Jakoś mi ona umknęła. Nie wiem, wydawało mi się, że ona mnie zszarżuje. Czemu ja tam w ogóle jazdę tam wysłałem? Też nie mam pojęcia, ale pytanie, co z tą konnicą? Czy ta konnica żyje, czy ta konnica nie żyje nasza? Uwaga, chwilę prawdy. O, jak dobrze. Okej, no to możemy od razu zaatakować osady, tylko tutaj się trochę buntują. Dobra, wejdziesz do osady, będzie dobrze, jeszcze nie jest dobrze, a ty wejdziesz i jest dobrze. No to pięknie, wy możecie ten Tarnas oblegać, może mi śpiew otworzy bramę, jakaś tam mini szansa na to jest, 8%, no zawsze to jest, słuchajcie, szansa. Chociaż tu są posiłki. Oj, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, powiem wam. Atakowanie tej osady. No bo tak, nie wiem, co to jest. No bo ty masz tutaj oddziały, kurde, masz dwa naprawdę mocne oddziały do walki w zwarciu. No jeszcze więcej, ale dwa takie pełne. Masz tam jazdę
jaka ma 18 armora i 10 defense skilla. Jeszcze mają tarczę w dodatku. Niesamowite. Sekundara tak 9. To jest dopiero potęga. Nie wiem, co to oznacza to sekundara tak. To może tak. Ty chłopie, masz doświadczenia 4 oczka. Ty masz kolego złoty i 0. No to może ty idziesz do nich na chwilę. Wyjdź sobie tutaj pod tą armię. I to idą oddziały nawet groźne. No to tak, niech teraz ten szpieg wejdzie do tej twierdzy i on ma też 8% na otworzenie. No to jest mała szansa. Dobra, no to nie, czy jak on mi otworzy, to mi to cokolwiek da. Dobra, spróbujmy, nie otworzył. No to myślę, że jeden taran, dużo drabin. No, coś takiego. Dobra, spróbujmy. Let's try. Zobaczymy. Tu mamy szermierzy. Idą już od razu w kierunku fortu. W forcie mam jeden oddział piechoty. Dochód jest na plusie. Bardzo fajnie. W Lundgalen w rybunku na razie żadnego nie mogę chyba. To tak, gdzie się nic nie buduje? Tutaj w Numenorze nic się nie buduje. W Numenorze chciałbym, drodzy państwo, mieć darmowego generała. Okej, od razu. Cały czas na jednostki czekamy. Mini zbliżenie. Szpiego, jesteś tutaj, ty jesteś tutaj. Będą te posiłki. No w zwarciu wydaje mi się, że mam na nich kontrę. Oni mają 14 ataku, 29 defensa. Ile mają moi? Pokaż mi jeszcze raz. Kurde. Mają 24 defensa. Ale to przez to, że nie mają tarczy. Więc powiedzmy, że im tarcza nic nie da w zwarciu. Mają 16 armora i 9 defensa. Nasi 16 armora, 8 defensa. No ale mają większy atak o 2 punkty. Mają większą szarżę. Myślę, że mogą z nimi walczyć. Co prawda ci są bardziej liczni. Ale no, sądzę, że dam radę. Let's go. A Tarnos wydaje się być naprawdę soczystym zamkiem. Oj, to Etring jest mega bogatym miastem, co mnie cieszy, bo to zabezpieczy to miasto. Zabezpieczy ze strony Gondoru. Cały czas jest narażony na atak przez Dolamrod, ale nie sądzę, że Dolamrod nas napadnie. I no dobra, podchodzą. Tylko wiecie, co jest smutne, o czym zapomniałem, że bitwę nocną jedynie ma mój najmocniejszy generał, to jest smutna buzia. No i mamy, zobaczcie, kolejnego dziada do adopcji. Oczywiście bierzemy cię, chłopie, i ty jesteś gdzie? Znajdujesz się, chłopie, uwaga, w Lundgalen, pięknie, no tutaj mi się przydasz. Dobre miejsce na generała. Dobrze, no idzie kolejna armia. Ja pieprzę. Tylko teraz nie mam generała, który może tutaj mocno walczyć, niestety. Ale za to mam oddziały takiej piechoty i może one dojdą. Tak, one dojdą. Komodor ma też balisty. No to już jest groźniejsze. Z lekka. W Lundgalen mamy tego generała. No to ty zostajesz. Ci łucznicy, powiedzmy, że mogą zostać, bo są darmowi. W tym miejscu, no bym chciał tą kopalnię chętnie rozwinąć. Ale na razie na to mnie nie stać. Zatem trzaśnijmy sobie chyba coś takiego, zwykłe finanse w tym miejscu. Szpiega nie chcę, tutaj nie potrzebuję. Tutaj się robi conscript camp. No to tak, żeby to dobrze wyszło. O, tu jest. No właśnie, tu jest mój jeden generał. Czy ja cię mogę stąd zabrać? Nie mogę. Jezuniu. To jest tragedia, po prostu tego nie ma. Naprawdę tutaj w tej prowincji nic nie ma, żadnych podatków, niczego. Ona jest absolutnie absolutna. Po prostu jeden wielki what the fuck. Może kulturę to zrobić, może dlatego się tak buntują. Ewentualnie zrobimy zbrojownię. Albo in burdelik. Po kolejnego szpiega. Nie wiem, na razie musisz tu, chłopie, zostać. Was wysłamy dalej, ty idziesz od razu już pod Ethering. Ty też tutaj już idziesz szybciutko. Ciebie, chłopie, tam wysyłam. No to jeszcze drogi nie są na tyle dobre, żebym mógł wejść do tego fortu. Niestety, szkoda wielka. Dobra, kupcze, idziesz do tych kopalni. O, już zobaczcie, stawka się zwiększyła. Już jest 105, pięknie. No i waszą dwójkę możemy dorzucić tutaj. Są najemnicy, nie ma najemników. No i w teorii możemy zaatakować ich tutaj. I powinni, albo mogę, nie no, osady nie chcą szturmować, ja chcę tych zaatakować. Tą armię. Wyjdą mi naprzeciw. Kurde, to będzie, powiem, niełatwa bitwa wcale. No. Myślę, że to będzie bitwa na koniec odcinka. To teraz, powiedzmy, że jeszcze nie. Zagadajmy do Angmaru. Witaj, mój ty przyjacielu. Witaj. I teraz stąd możemy udać się do... No właśnie, wiecie co? Ja teraz wracam powoli do Danlandu, żeby tą misję swoją realizować. Bo tutaj mam nadzieję na w miarę niedaleką kontrofensywę. Zobaczymy, kiedy będzie taka opcja. Tutaj wyrobunek trwa, tu coś się tam tworzy, chyba że zrobię na chama tych słabych jednostek, żeby po prostu
Coś tu było. No na razie może te jednostki na Hama, które robię, przetrenujmy. Tu jeszcze mi zróbmy punkt handlowy w tym miejscu. No tu mi też brakuje wodza, ale za dwie tury będę mógł takowego gentlemana werbować, a tutaj generał będę mógł werbować za 6 tur. Pięknie. To tak, szpieg jeden jest tutaj, ten jest w Tarnoście, kupiec idzie. No ten ma, zobaczcie, aż 6 oczek, jest bardzo doświadczony. No to co, pokaż mi teraz, co jest tutaj. Mamy Beretil. Beretil to jest generalnie castle. Tarnos to jest również castle. A co jest w ogóle dalej? Dalej mamy tutaj Pelargir, czy jakoś tak się nazywa chyba ta osada. Mamy tu osadę. No to uważam, że Beretil będzie... A Beretil albo... Nie, Tarnos. Będziemy się w Tarnoście bronili. Jest lepsze, bo Beretil może zostać stąd zaatakowane, stąd. No to powiedzmmy, że idziesz tutaj pod Linhir. Mamy osadę Dol Amroth. To jest jakieś nieduże miasteczko. No dobra. W takim razie mamy coś takiego do wygrania. Tu mamy dwa elitarne oddziały. Fajnych łuczników, takiej średniej półki. Mamy tutaj dwa naprawdę najelitarniejsze z najelitarniejszych oddziały. I mamy jeszcze jakieś pierdoły. Dobra, bitwa na spokojnie do wygrania, ale już w odcinku kolejnym. Więc jak ten się podobał, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wpadnijcie na Facebooka i Discorda. Plan na dalszą ekspansję jest następujący. Zdobywam Tarnost, okopujemy się w nim na razie. Utrzymamy tutaj duży granizon, postaram się rozbudować jakieś zbrojownie, żeby te jednostki były mimo wszystko darmowe. Wyrobuję wojska i uderzamy na Dol Amroth, zajmujemy ten półwysep, zdobywamy aż Linhir. No i dopiero wtedy, jak zdobędziemy Linhir, wznawiamy ofensywę w tym miejscu. Jednocześnie będąc przygotowanym na wojnę też z dołu, bo tutaj jest cały czas Dol Amroth, jest też potężny Harad, który akurat będzie mimo wszystko, myślę, że naszym sprzymierzeńcem. No dobra, trzymajcie się, na razie. Hej, hej, cześć.